Dobra, chyba już minęła nad minuta, to już się boję, co się będzie działo, więc uwaga i... What the fuck? Chyba już się nagrywa. Cześć, kochani, ja jestem Karol i dzisiaj... Mi odwala totalnie. Ale mimo tego postanowiłem, że rozwalę wam po prostu mózg. I teraz nie żartuję, ponieważ znalazłem w internecie 12 takich niesamowitych iluzji optycznych. Nie ukrywam, że od dziecka zawsze lubiłem takie iluzje optyczne i zawsze robiło to na mnie wrażenie, także znalazłem i dzisiaj wam pokażę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Jeżeli będziecie chcieli czegoś takiego więcej, to zostawcie łapkę w górę, rozwalmy te kciuki w górę. Rozwalmy! Tak, mamo? A tak w całkowicie poważnie, to zostawcie nawet 3 łapki w górę i będzie mi bardzo miło. No, możecie też subskrybnąć tutaj klikając, ale nie wbijajcie mi 3 milionów widzów, ponieważ moja mama popsuła mi licznik subów. I teraz ta dwójka się po prostu nie rusza, także nie wbijajcie mi 3 milionów subów, 2 miliony wystarczy. A teraz przechodźmy do 12 trików optycznych, które po prostu zniszczą wam mózg. O ile go macie, a nie to jak ja. Trik pierwszy, polegający na tym, że patrzymy się przez 30 sekund w to super zajebiste kółko kręcące się i później poczujemy się, jakbyśmy byli na haju. Nie wiem, jakie to jest uczucie, serio nie mam pojęcia, także zobaczymy, nie powiem wam, czy to rzeczywiście tak jest, czy nie. Ale już się boję, także come on! Będę teraz patrzył 30 sekund w jakieś walone kółko. Poczekajcie, będę liczył raz. 2000 years later. Dobra, powiedzmy, że już jest, wszystko mi się po prostu pierdzieli już w głowie powoli, więc uwaga! Oh fuck! Oh fuck! Dobra, to było spoko, ruszam się ten obraz, to jest chyba obraz w ogóle Van Gogha. Także taka ciekawostka. Dobra, jak na razie to zamiast wybuchnąć mi mózg, to wybuchną mi zaraz oczy. Ale okej, okay. Kolejny trik. To jest znane, to polega na tym, że wydaje wam się, kurde, to nie jest ten sam kolor, te dwa klocki. Ale jeżeli weźmiecie palca i przyłożycie między tym te dwa klocki, to wtedy zrozumiecie, że to jest jeden i ten sam kolor. Jeżeli nie wierzycie, to uwaga, green screen, teraz będzie akcja. Bang, pyk i patrzcie, widzicie to? A najgorsze jest to, że ta dwójka jest popsuta, patrzcie, i teraz cicho. Uwaga, i ten dźwięk. Dzięki, mamo! Dobra, więc bierzemy selektor kolorów, nawet nie wiedziałem, że to tak się nazywa. Klikamy sobie tutaj. I teraz patrzcie. Bierzemy selektor kolorów. No, także to jest jeden i ten sam kolor. Jak? Nie mam pojęcia. To absolutnie nie wygląda, jakby to był jeden i ten sam kolor, ale zaufajcie mi, tak w rzeczywistości jest. Serio. Też w to nie wierzę, ale tak jest. Kolejny trik polega na tym, że po prostu musimy zrobić sobie oczy, jakbyśmy byli Chińczykami i wtedy zauważymy... No właśnie, napiszcie mi w komentarzach, co zauważyliście, jeżeli to zrobicie. No. Też jedną z opcji jest to, że po prostu się oddalicie i wtedy zobaczycie, co tam jest, ale... Ale ja jestem leniwy, więc wolę tak zrobić. Kolejny triczek... Nie wiem, o co chodzi. Musimy patrzeć na tą panią, raczej to zdjęcie, a konkretnie na jej nos. I tak przez 10 sekund. I wtedy klikamy i musimy mrugać szybko, więc uwaga! Będę patrzył przez 10 sekund na to, na nos tej pani. Uwielbiam. Nie subujcie mi, bo wtedy sobie uświadamiam, że mój licznik jest popsuty! Ale ona ma piękny nos, naprawdę, ona ma tak śliczny nos. I uwaga, już mam dosyć, ale patrzę, uwaga, uwaga. Nie wiem, czy mi coś się w głowie pierdzieli, ale widziałem ją tutaj, mrugając. Dziwne uczucie też możecie to zrobić. Dziwne. Tutaj mamy gifa i po prostu musimy patrzeć na ten krzyżyk na środku i podobnież te kropki znikną. Jak? Nie mam pojęcia, ale dobrze, będę patrzył cały czas w to, ten krzyżyk tutaj na środku, plusik, jak zwał, tak zwał i może wtedy znikną wszystkie. What the fuck? Rzeczywiście! Jeszcze raz, spokojnie, Karol, może ci się wydawało. 6.5 hours later. Ale gówno! Co to jest? Ale działa, naprawdę działa. Jeżeli się skupicie, będziecie patrzeć się cały czas na środek, to wtedy znikną wam te wszystkie kropki. Mega! Patrz przez 30 sekund na środek, a następnie kliknij i będziesz w Matrixie, więc dobra. Ja skupiam się, patrzę 30 sekund i zaraz wam powiem, co się wydarzy. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy, więc uwaga! Dobra, świetny odcinek. Będę patrzył przez 30 sekund w jakąś... Dobra, chyba już minęła nad minuta, to już się boję, co się będzie działo, więc uwaga i... What the fuck? No ale o co chodzi? No animacje jak chodzą sobie.
to zdjęcie jest ze mną naprawdę źle. Oni się chyba nie ruszają, ale w mojej głowie się ruszają, więc okej, działa. Kolejny triczek, muszę się patrzeć w tą kropkę tutaj i ciekawe co się wydarzy, więc uwaga! Jestem gotów. Mogłoby się to szybciej ładować, a nie po prostu jak instalacja gier 10 lat temu. No fajnie, no budynki kolorowe, no i co z tego? O co tu chodzi? No fajnie. What the fuck? Było czarno-białe? To... naprawdę to zdjęcie, które widziałam, nie było kolorowe? W jaki sposób? Poczekajcie, jeszcze raz, nie wiem... to musiało być kolorowe. Teraz nie będę patrzeć na to i zobaczymy, czy to zdjęcie, które widziałam, było kolorowe, czy było czarno-białe, bo czuję, że mnie oszukują. Okej! Okay. Nie wiem, czy ktoś ze mną to robi, ale jak? To było kolorowe! Zajebiste, to mi się podoba. To było chyba najlepsze z dotychczasowych trików. Kolejny trik, na tym zdjęciu wszystkie kropki są białe. Nie wierzę tej stronce, ale dobra, no niech będzie, że to wszystko jest białe, ale pierdzieli mi się w oczach mimo wszystko. To jest dosyć bardzo znany trik, a mianowicie jak na to patrzycie, to wydaje mi wam się, że to jest animacja, to tak naprawdę jest jeden statyczny obrazek. Poważnie, to się nie... wiem, że to wam się rusza, ale to się nie rusza, to się wam rusza tylko w głowie. Nie wiem jak, nie mam pojęcia, dziupas. Kolejny trik sprawi, że poczujesz się jakbyś był w lampie z lawą. No kren... takie sobie. Czy uda ci się zgadnąć, w którą stronę jedzie pociąg, metro, to chyba metro. A, to znam, po prostu jeżeli będziecie patrzeć, to może w jedną stronę jechać, a później nagle wasz umysł może sprawić, że w drugą będzie jechał. To takie w ogóle mindfuckowe, ale skupcie się i sprawdźcie, uwaga. Ja pierdzielę, jakie to jest głupie! Ale działa, naprawdę. Nie, w ogóle dajcie znać, czy wy też to robicie ze mną i czy u was się też tak dzieje. Uwaga, to już na 100% zniszczy nas mózg, uwaga. The fuck? Jak? Naprawdę to nie jest kostka Rubika, tylko narysowane na kartce papieru. Mój mózg został zgwałcony. Nie wiem, czy w ogóle można tak powiedzieć. Ale mordeczki, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kilka łapek w górę. Będę wam bardzo, bardzo, bardzo cholernie wdzięczny. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to też was gorąco zapraszam. I tyle. Dzięki wam bardzo za obejrzenie. Dzięki za każde wsparcie, które mi okazujecie, że jesteście. I widzimy się już za niedługo. No we wtorek, w kolejnym odcinku o 19:30. Także tyle. No, także mam nadzieję, że wam się podobało. Mój mózg jest gwałcony po prostu. Nie wiem jak. No, ale jeżeli będziecie chcieli więcej takich iluzji, to dajcie mi znać komentarzem. Komentarzem i tyle. Trzymajcie się i pionop! Aż SMS-a dostałem. No, trzymajcie się.